No, siemaneczko wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj chciałem poprzesadzać araukarię, ponieważ no już są dość spore, jak widzicie, z moją ręką. Tutaj prawie mają długość dłoni, tak gdzieś około 12-15 cm mają niektóre. Niektóre są większe, niektóre mniejsze. No i postanowiłem je z tych małych doniczek przesadzić do większych. I powiem wam, że zastanawiałem się, jaką ziemię im dać. No i tak. Postanowiłem, że przesadzę je do mieszanki ziemi, ponieważ przeczytałem, że powinny mieć ziemię lekko kwaśną, bo to są, jakby nie było, drzewa iglaste. No więc tak. Zrobię mieszankę takiego podłoża warzywnego i torfu kwaśnego. Pół na pół. Żeby nie było to sam torf kwaśny, tylko taka mieszanka podłoża warzywnego z torfem kwaśnym, to będzie taka właśnie, wyjdzie mieszanka lekko kwaśna. Widzicie, ziemię tutaj mam już wymieszaną. Jest to mieszanka pół na pół tej ziemi warzywnej tego torfu. Teraz tak. Zobaczcie, tak wygląda mieszanka. Ona jest taka lekka. Tu mamy torf. Torf jest taki, bym powiedział, bardziej zbrylony. Też nie jest to ciężka ziemia, też jest lekka. No i tu mamy ziemię uniwersalną, która w ogóle jest jak puch. Jak widzicie, to jak wezmę pełną rękę, ją zgniatam i ona jest jak puch. Także no to jest podłoże warzywne. No i tutaj mam przygotowane takie doniczki. One są troszkę wyższe i średnicowo dużo większe niż te, w których są obecnie rośliny. Także biorę się za przesadzanie i zobaczymy, jaki będzie efekt. No dobra, jak widzicie, podstawiłem, położyłem sobie tutaj folię, żeby nie narozsypywać ziemi. Doniczki mam przygotowane. Ziemia też. Roślinki czekają. Więc bierzemy się za robotę. Zobaczcie, ta ostatnia się tutaj rozpadła bardzo, także możemy sobie obejrzeć, jak wygląda system korzeniowy. Tu mamy jeszcze podłączenie do nasionka. Roślina oczywiście na początku czerpie z nasionka siły witalne, później to po prostu się odłącza. Ono tu już jest suche, także jak widzicie, już jest niepotrzebne, bo tutaj te elementy, które łączyły roślinę, już uschły. Także wyrzucamy. No i teraz muszę tutaj
pamiętajmy, że jak roślina jest, ma gołe, że tak powiem, korzenie takie obrane, to nie wolno jej tutaj ugniatać, bo poobrywamy te korzenie, które są tutaj przy samej roślinie, więc trzeba delikatnie zasypać. I dopiero delikatnie, oczywiście można ugnieść delikatnie, bez takiej metody tutaj ugniatania przy samym korzeniu, bo poobrywamy korzenie, więc ugniatamy, później ją podlejemy i po podlaniu ta ziemia ładnie tam wypełni te puste luki i wtedy będzie można uzupełnić resztę ziemi brakującą. Także jak widzicie, roślinki już zostały przesadzone. Teraz je zaniosę do ogródka. No i tam będą musiały zderzyć się niestety trochę z warunkami takimi na zewnątrz. Czyli pewnie i powieje troszeczkę, popada i słoneczko przygrzeje. No ale też będą miały więcej tego słońca. Mają teraz inną glebę. Więc zobaczymy, czy to im posłuży, czy zaszkodzi. Mam nadzieję, że nie zaszkodzi, raczej, że posłuży i ładnie się ukorzenią w tych doniczkach i zaczną ładnie szybko przyrastać. I to by było na tyle z mojej strony. Trzymajcie się, na razie, cześć i powodzenia w uprawie araucarii chilijskiej.